Marcin Prokop opisał dramatyczną walkę o życie pupila. Aż przechodzą ciarki. Koniec kwietnia był bardzo trudny dla Marcina Prokopa i jego żony Marii. Ich ukochany pies zatruł się podczas spaceru i mało nie przypłacił tego życiem. Dziennikarz opowiedział teraz, jak dokładnie wyglądała walka o zdrowie pupila. 27 kwietnia Marcin i Maria Prokopowie spędzili cały wieczór w klinice weterynaryjnej. Ich ukochany pupil podczas spaceru po lesie bielańskim zjadł coś trującego. Od tego przykrego zdarzenia rozpoczęła się dramatyczna walka o życie angielskiego harta. Psiak przez kilka dni przyjmował kroplówki. Żona Marcina Prokopa Maria Prażuch Prokop regularnie informowała o jego stanie w social mediach. Rufusik dzisiaj znowu na kroplówce. Jutro też. Ma niestety bardzo złe wyniki, szczególnie krzepliwość krwi jest bardzo niefajna. Pani doktor jest zmartwiona. Będziemy grzecznie cały tydzień chodzić na kroplówki i brać leki. Na pewno będzie dobrze. Rufus, bardzo dziękuję za wasze wsparcie i troskę, pisała Maria Prokop. Żona Marcina Prokopa o leczeniu psa. 30 kwietnia żona dziennikarza udostępniła nagranie na Instagramie, w którym przekazała już lepsze wieści. Pies zaczął reagować na kroplówki i jego stan stopniowo się poprawiał. Kolejny dzień kroplóweczki. My z Rufusikiem już czujemy się bardzo dobrze razem na podłodze w klinice. Jestem przygotowana. Będę pracować. Mam ze sobą napoje i wszystko. Takie małe, śmieszne stanowisko z moim Rufusiem, który czuje się coraz lepiej, powiedziała Maria Prokop. Marcin Prokop odpowiedział, co dokładnie przydarzyło się Rufusowi. Teraz zaś Marcin Prokop opowiedział ze szczegółami, jak zaczął się dramat jego pupila. Piesek był na smyczy i, jak to piesek, lubi sobie wąchać po krzaczkach, wejść tu i tam, nie musiał jakoś specjalnie penetrować trawnika w okolicy naszego domu, żeby znaleźć tam jakiś smakołyk, który próbował połknąć szybciej, niż ktokolwiek zdążył zareagować, opowiadał Marcin Prokop w Dzień Dobry TVN. W ostatniej chwili udało nam się wyszarpnąć torebkę foliową, w której było mięso. Wydaje nam się, że było specjalnie podrzucone przez jakiegoś zwyrodnialca, żeby zaszkodzić lokalnym zwierzętom. Nie wiem, kim są ci ludzie, ale mam nadzieję, że karma ich dopadnie, dodał. Dziennikarz zdradził, że bardzo szybko stało się jasne, że życie Rufusa jest zagrożone. Pies po chwili zwrócił to, co zjadł, ale po jakichś 30 min zaczął zachowywać się bardzo dziwnie. Pojawiły się neurologiczne objawy przypominające padaczkę, ofiarę egzorcyzmów, zaczął mieć oczopląs, stracił władzę w łapach, zaczął drżeć i spazmować w sposób, w jaki nigdy nie widzieliśmy, mówił Marcin Prokop. Dzięki szybkiej wizycie w przychodni na warszawskim Bemowie udało się go uratować, ale lekarze mówili, że gdybyśmy zwlekali z wizytą, gdyby to było godzinę później, to prawdopodobnie pies by nie przeżył. Pies się wił, pies się wyprężał, a miał podłączone dwie kroplówki, więc, żeby nie wyrwał sobie wenflonów, musiałem go trzymać,